Natan ma dzisiaj 100 bananów. Będzie jadł po dwa banany każdego dnia. Czy liczba bananów, która pozostaje Natanowi, jest proporcjonalna do liczby upływających dni? To jest bardzo ważne, żebyśmy rozumieli, o co chodzi. Czyli pytają nas o liczbę bananów, która pozostaje Natanowi. Czy jest proporcjonalna do liczby upływających dni? No to sprawdźmy, czy tak jest. Zrobię taką tabelkę, żeby tutaj lepiej to sobie wyobrazić. Czyli tak. Tutaj będzie taka tabela. Będziemy mieli w niej trzy kolumny. Dlaczego trzy? No zaraz to się okaże jasne. Tutaj w pierwszej kolumnie będę miał upływające dni. Czyli tutaj będą dni, które upłynęły. Tutaj będzie, tutaj będą banany, które pozostały, czyli tutaj będą pozostałe banany. Tak, napiszę, żeby było jak najkrócej. Pozostałe banany. No właśnie, a tutaj co będzie? Jak chcemy sprawdzić, czy dwie wielkości są do siebie proporcjonalne, to sprawdzamy, czy ich stosunek, czy iloraz tych wielkości jest zawsze taki sam, czy jest stały. Czyli tutaj będę liczył taki iloraz, gdzie w liczniku będę miał liczbę bananów, tutaj będą pozostałe banany. Tutaj będą pozostałe. Banany, a w mianowniku będę miał liczbę dni. Liczba dni, no, które upłynęły, wiadomo o co chodzi. No dobrze, no to powiedzmy, że upłynął jeden dzień. To ile mu bananów zostanie? No ma 100 bananów pierwszego dnia zje dwa banany. No to po upływie jednego dnia zostanie mu 98 bananów, 100 odjąć 2 będzie 98. Jaki jest stosunek? Liczby pozostałych bananów do liczby dni. 98 przez 1 to jest po prostu 98. Dobrze, po dwóch dniach, ile bananów mu pozostanie? No 98, odjąć kolejne 2, zje kolejne dwa, zostanie mu 96 bananów. Jaki jest stosunek liczby pozostałych bananów? 96 do liczby dni przez 2. 96 przez 2 to jest 48. No, to już mi wystarczy, nie muszę dalej sprawdzać. Już widzę, że te liczby są różne. Te ilorazy są różne, czyli ta zależność nie jest proporcjonalna. Czyli ta zależność nie jest. nie jest proporcjonalna. Liczba pozostałych bananów nie jest proporcjonalna do liczby dni, czyli tu jest oznaczenie. No, właśnie, dlatego, że pytali nas o liczbę bananów, która pozostaje natanowi. Gdyby nas pytali na przykład o to, ile bananów zjadł, czy liczba bananów zjedzonych jest proporcjonalna do liczby dni, czyli gdybyśmy tutaj mieli banany nie pozostałe, tylko zjedzone, no to pierwszego dnia byśmy mieli dwa zjedzone banany, drugiego dnia byśmy mieli cztery zjedzone banany i stosunek 2 przez 1 by był 2, 4 przez 2. By był 2, i tak, i tak dalej. Liczba zjedzonych bananów by była proporcjonalna do, upływają, do liczby upływających dni, ale liczba bananów, które pozostają, nie jest proporcjonalna. Czyli ta zależność nie jest proporcjonalna, no i dlatego zaznaczamy tutaj nie.